Jest ze mną kapitan drużyny Świtu Staroźleby Michał Sobczak. Za Wami dobra historyczna przygoda z Pucharem Polski. W początkowej fazie ogrywaliście dosyć łatwo rywali zamiedzy. Później przyszedł czas na rezerwy Wisły Płock. A teraz na rozkładzie trafiła Wam się trzecioligowa Polonia Warszawa. Nie można Wam odmówić walki, determinacji. Były okazje, zabrakło trochę szczęścia. W pierwszej połowie moim zdaniem niepodyktowany rzut karny dla Was. Jak ocenisz ten mecz i całą Waszą tegoroczną przygodę z Pucharem Polski? Myślę, że wtedy na pewno nie przenieśliśmy. I tak to jest sukces dla takiej małej, z małej miejscowości drużyny. I gdyby szczęście dopisało karny, tak jak mówisz, mieliśmy parę strzałów w pierwszej połowie. Jakby szczęście dopisało, mogło się różnie potoczyć. W drugiej połowie przede wszystkim zmiany w drużynie Polonii. I myślę, że to miało decydujący skutek w rozrachunku. Później czerwona kartka i nas dobili w 90 minucie bodajże bramką. Przed Wami dosyć ważny mecz ligowy. Już w sobotę o godzinie 11 również na własnym obiekcie podejmiecie w Krełżu Romin. Tak. Myślę, że też ciężki mecz. Zawsze się z nimi ciężko gra. Ale walczymy o 3 punkty i mam nadzieję, że zostaną w Staroźlebach. Dziękuję bardzo, powodzenia w następnych meczach.